życie. Ty ofiarujesz swą miłość obficie, Ciebie chcę kochać na wieki. A to dopiero początek. Także będzie się działo dzisiaj. Bardzo serdecznie wszystkich witam, którzy jeszcze wytrwali i tych, którzy przybyli na Festiwalu Młodych Polskiej Copacabanie, gdzie dzisiaj gromadzimy się, aby uwielbiać Boga w tym właśnie miejscu, aby też w tym miejscu okazywać światu naszą wiarę. Specjalnie jesteśmy tutaj dzisiaj, po to, żeby nie chować się gdzieś w zamkniętej przestrzeni, ale aby ogłosić światu, w kogo wierzymy, kogo wyznajemy. I na początku tego naszego spotkania teraz uczyńmy znak Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. I prośmy o Ducha Świętego, bo bez Niego nie jesteśmy w stanie świadczyć o naszej wierze. Bez Niego nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Dlatego zapraszam Cię, siostro i bracie, do modlitwy z otwartym sercem. Proś o Ducha Świętego. Proś dla siebie, proś dla swojej rodziny, proś dla tego miasta, naszej ojczyzny, dla wszystkich ludzi młodych, szczególnie tych serc, które może gdzieś są zbłąkane i poszukują. Prośmy dzisiaj z wielką mocą i wiarą właśnie o obecność Ducha Świętego pośród nas. A On przychodzi, jeśli tylko nasze serce jest gotowe, otwarte i oczekujące na Niego. Jesteś duszą mej duszy, który jesteś życiem, który jesteś drogą i prawdą, który przenikasz nasze serca. Prosimy Cię, abyś dzisiaj był obecny tutaj pośród nas, abyś nas prowadził w tej modlitwie. Zabieraj to wszystko, co jest naszym ludzkim zmęczeniem. Zabieraj może gdzieś jakiś lęk czy strach. Zabieraj nasze takie też i ludzkie bardzo patrzenie na to, co może się dziać czy stać w naszym życiu. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź do naszych serc. Działaj z mocą w naszym życiu. Prosimy Cię o to w tej pieśni, którą teraz chcemy śpiewać naszymi sercami. Kropli wody.
mądrością niezmierzoną. Duchu Święty, Duchu Święty, Ty oświetlasz drogi nam i prowadzisz nas do domu, gdzie mieszka. Kto chce i może niech chwilę usiądzie teraz. Jest taki moment, gdzie będzie bardzo krótkie słowo. Ksiądz biskup dzisiaj, jak byliśmy na rozpoczęciu o 18 na Eucharystii festiwalu, mówił o wierze Abrahama, mówił o tym zawierzeniu, które ma dokonać się w życiu każdego i każdej z nas Bogu. Te dni młodych, światowe spotkanie w Rio jest zatytułowane Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Nie można nauczyć kogoś wiary, nie można komuś przekazać wiary, jeśli samemu się jej nie ma i samemu się w tej wierze nie wzrasta. Wiecie, że wiara jest darem, darem, który otrzymaliśmy za darmo. I jeśli ja w tej wierze teraz gdzieś się zatrzymuję, nie idę dalej w tym też ciągłym zaufaniu do Boga, no to nie mogę tego dawać drugiemu. I podczas tego wieczoru będziemy chcieli modlić się, i zapraszam was do tego bardzo gorąco, właśnie o ten dar zaufania Panu Bogu w naszej wierze. Abyśmy nie polegali gdzieś na sobie bardziej niż na Bogu. Byśmy nie układali naszego życia bardziej gdzieś właśnie pod to, co ja widzę, że gdzieś tam jest dla mnie dobre. Ale abyśmy pytali się Boga, tak? Gdzie chcemy iść? Tak jak przed chwilą śpiewaliśmy. Prowadź nas. Ty nas masz poprowadzić. Ty, który chcesz dla mnie największego dobra. Ty, który jesteś największą miłością i mnie kochasz. Ty mnie poprowadź. No i to właśnie zaczynają się schody, bo Pan Bóg niejednokrotnie prowadzi nas drogami trudnymi. Natomiast jeśli Mu ufasz, to,
to zobaczysz, że nawet jeśli po ludzku patrząc, co zresztą na końcu wieczoru będzie pokazane, to nie ma sensu, że gdzieś no, to jest tak zupełnie nielogiczne. To Pan Bóg to doprowadzi do końca. Tylko trzeba Mu zaufać. Zaufać gdzieś bardzo, bardzo mocno, coraz mocniej. Zapraszam. O, cześć Moniko. Cześć. No wreszcie jesteś. Cześć Jezu. Słuchaj, ostatnio sporo myślałam nad naszą relacją i doszłam do wniosku, że mam z tym jakiś problem. Problem? No chyba mogę być z tobą szczera, prawda? Tak, oczywiście, mów. No więc... to jest tak, że... Śmiało. Chodzi o to, że ja... no, że ja po prostu do końca ci nie ufam, rozumiesz? Nie ufasz mi. No tak, ale mówiąc to, że nie ufam ci do końca, miałam na myśli to, że nie ufam ci wcale. To znaczy, myślałam, że ufam, ale niestety. Wiesz, mogę cię nauczyć, jak mi zaufać, ale tylko jeśli bardzo będziesz tego chciała. Tak? A co, masz jakąś książkę od tego? Tak, mam, ale znam inny sposób. Mam świetne ćwiczenie, które myślę, że mogłoby ci pomóc. Naprawdę? Chcesz spróbować? No jasne, słuchaj. Świetnie. No ja bardzo wiedziałem, że się zgodzisz. Chcę ci zaufać, a na razie tak nie jest, więc... Słuchaj, stań w tym miejscu, mhm. Patrz przed siebie, a ja będę stał za tobą. Okej. A teraz, Moniko... Jezu! Cześć! Cześć! Wróć na swoje miejsce. Dobra, mam to. Moniko, czy mi ufasz? A ty co, masz jakiś problem z pamięcią? Jakieś 10 sekund temu powiedziałam ci, że ci nie ufam, pamiętasz? Tak, pamiętam, ale jest to tylko część tego ćwiczenia. To znaczy? Za każdym razem, kiedy ciebie się spytam, czy mi ufasz, chcę, żebyś automatycznie odpowiadała: tak, Jezu, ufam tobie. Nawet jeśli nie? To tylko ćwiczenie. Ćwiczenie, okej. Moniko, czy mi ufasz? Tak, Jezu, ufam tobie. Świetnie. A teraz zrelaksuj się. Poczuj to ciepło w twoim organizmie. Weź głęboki oddech i rzuć się do tyłu. Masz na myśli... Woo! Woo! Tak, to właśnie mam na myśli. I co dalej? Co dalej? No tak, co przecież dalej? Wiesz, na czym polega twoje zadanie. No tak, ale interesuje mnie reszta. Reszta? No tak, reszta. Resztą nie musisz się przejmować. Ale właśnie ta reszta mnie najbardziej martwi. Może by to omówić? Chcę, żebyś wykonała swoją część, a resztą zajmę się ja. Przecież w końcu mi ufasz, prawda? Tak, Jezu, ufam tobie. Dobrze. To rzuć się do tyłu. No przecież to jakieś szaleństwo. Ej, a czy to chodzi o to, że ja tak wyciągam ręce, a ktoś z tyłu mnie łapie? No jeśli te ręce miałyby ci pomóc, śmiało, nie mam przeciwwskazań. A no dobra, to ja to lubię. Ale to nie o to chodziło. Moniko. Wow, Jezu, to było naprawdę szalone. To co teraz? Spróbujemy raz jeszcze, ale tym razem stań tu. I nie ruszaj się. Twoje nogi mają stać w miejscu. I nie patrz za siebie. Na bank, jak się odwrócę, to ty pójdziesz sobie tam, a stamtąd to już na pewno mnie nie złapiesz. Ja chcę ci to po prostu ułatwić, rozumiesz? Zdajesz sobie sprawę, że to ja jestem Jezusem? Mhm. Więc dam radę to zrobić. Tak, dasz radę. I ty też dasz radę. Tak, dam radę. Dam radę. Przecież w końcu mi ufasz, prawda? Tak, Jezu, ufam tobie. Dobra, dam radę, dam radę, dam radę, dam radę. Pewnie, że dasz. Ale błagam się, złap mnie!
wiedziałem, że ci się spodoba. Ekstra, o, co, Piona? Złapałeś, ja! Tak leciałaś, tak leciałaś, jak tak leciałaś. Właśnie tak, jesteś gotowa na poziom drugi. Poziom drugi? Tak, poziom drugi. A dobra, to jedziemy. Ale chwila! Ale co robisz? Jesteś za blisko, daj mi szansę. Teraz będzie to trochę inaczej wyglądało. Jak to inaczej? Stań w tym samym miejscu, aha, ale przodem do mnie. A przodem? No więc teraz będziemy... Ale nie rób nic na razie. Dlaczego? Poczekaj na mój sygnał. A, poczekać na sygnał Jezusa. Przepraszam, zapomniałam. Tak, poczekać na sygnał Jezusa. Moniko, tak, czy mi ufasz? Tak, Jezu. Świetnie, to rzuć się do tyłu. Dobre! No, zwłaszcza kiedy to zrobisz. A ty mówisz poważnie? Oczywiście. Co? Dobra, spokojnie. Ja wszystko rozumiem. Ja wiem, że ty jesteś Jezusem i że ty wszystko możesz, ale widzisz... Tak? No przecież tutaj nikogo nie ma! Moniko, odrzuć swój strach i chociaż spróbuj. Pamiętasz? Poprzednim razem tak się bałaś. I co? Udało się? No tak, ale stałeś za mną, a teraz co? Przylecisz tak szybko jak Superman i mnie złapiesz? Albo nie wiem, zdarzy się jakiś cud i pu! I będziesz tutaj i mnie złapiesz, tak? No to jest szaleństwo jakieś. Nie, to wcale nie jest szaleństwo, tylko mi zaufaj. Wiesz co? Jak ja tu przyszłam, to ja ci w ogóle nie ufałam. Pamiętasz? A teraz... A teraz, teraz to ja mam wrażenie, że teraz możemy tak, tak wiele bardzo razem zrobić. Popatrz na te młode osoby. Wcześniej to ja byłam jakaś taka leniwa, w ogóle nic mi się nie chciało. A teraz to ja mam tyle energii, po prostu jestem taka silna, normalnie jakbym miała góry przenosić. Ale jeszcze nie skończyliśmy. Ja... Ej, ja mam pomysł. Moniko, ja chcę, żebyś wzrastała, ale... Ja mam pomysł! Nie jesteś ja jeszcze gotowa. Ja po prostu będę uczyć ludzi, jak ufać Jezusowi. Moniko, nie jesteś jeszcze gotowa. Ekstra, ekstra, ekstra. Ja... Ej, ja jestem wspaniała. Ja, Moniko, to ja jestem najlepsza, słuchajcie, bo to ja zaufałam Jezusowi. W ogóle przestałaś mnie słuchać. Jeśli naprawdę ufasz Jezusowi, to będziesz Go słuchać. I nic, co Bóg ci powie, nie będzie dla ciebie niewykonalne, niemożliwe. Bo to Bóg jest Bogiem i On może wszystko. Za chwilę Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie będzie tutaj obecny. Ten, który może wszystko. Ten, który może zmienić wszystko nawet. To, co wydaje ci się niemożliwym w twoim życiu. Przyjmij Go z wiarą. Przyjmij tą obecność tutaj z wiarą. A On będzie przemieniał twoje życie.
Panie Jezu, obecny pośród nas ze swoją miłością. Chcemy tego wieczoru doświadczać tej Twojej miłości, Panie, i obecności w naszym życiu. Pragniemy otwierać nasze serca na to, co może nam przynieść dzisiaj, na to, co tylko Ty możesz nam ofiarować. Dlatego z tą wielką wiarą dzisiaj wyznajemy Twoją obecność w Najświętszym Sakramencie. Dlatego przychodzimy do Ciebie, bo Ty jesteś Bogiem, który wszystko może. I Ty jesteś tym, który swoją miłością może przemienić każde moje zniewolenie i grzech, który swoją miłością może dać mi nowe życie. Zaśpiewajmy z wiarą, że Bóg jest tu. Prawda, którą wyśpiewaliśmy. Kochasz nas, Boże, miłością wierną i miłością, która nigdy się nie skończy. Dlatego przychodzimy dzisiaj do Ciebie, aby prosić Cię o Twoją łaskę, o Twoją obecność w naszym życiu, abyśmy mogli Tobie coraz bardziej ufać, abyśmy mogli w Tobie pokładać naszą wiarę i nadzieję. Otwórz, Panie, oczy nasze. Otwórz je na Twoją obecność tutaj dzisiaj pośród nas, ale i dalej w naszym życiu, na Twoją obecność, kiedy przychodzisz do nas w drugim człowieku, kiedy jesteś tym, który potrzebuje naszej miłości i pomocy w drugim człowieku. Tam chcę Ciebie zobaczyć. Chcę zobaczyć Twoją obecność. Chcę zobaczyć, Panie, też to, jak bardzo piękny jesteś. Otwórz oczy moje dzisiaj. Otwórz oczy wiary, Panie. Otwórzmy oczy, Panie, chcę Cię zobaczyć.
wszystko miłość i moc. Śpiewał święty, święty, święty. Uwielbiony bądź, Panie Jezu Chryste, który jeden jesteś święty. Uwielbiony bądź tego wieczoru, kiedy przychodzimy, aby nasze serca zostały napełnione Tobą. Uwielbiony bądź, Panie, bo tylko Ty jeden jesteś godzien uwielbienia. Uwielbiony bądź, Panie, w naszym życiu, które ma promienieć Twoją świętością, a przez to być świadectwem dla świata. Uwielbiony bądź, Panie, w naszych decyzjach i wyborach, które podejmujemy, abyśmy w nich byli czytelnymi znakami Twojej miłości i Twojej obecności. Uwielbiony bądź, Panie Jezu Chryste, tylko Ty jesteś godzien tego uwielbienia.
szczęśliwy człowiek, co ufa Tobie. Nigdy nie jest sam. Panie Jezu, pragniemy Ciebie uwielbiać i dziękować Tobie, że Ty jesteś naszym Ojcem. Panie Jezu, bądź uwielbiony w wszystkich naszych decyzjach, jakie podejmujemy w życiu. Bądź uwielbiony, aby Twoja wola się zawsze działa w naszym życiu. Bądź uwielbiony, Panie, tam, gdzie dotykasz głębi naszych serc i dotykasz je z głębią swojej miłości. Abyśmy nigdy nie sądzili o sobie, o drugim człowieku, ale mogli zawsze stanąć w prawdzie przed Tobą, bo Ty jesteś jedyną prawdą i miłością. Bądź uwielbiony, Panie. Dziękujemy Ci za to, że przychodzisz do nas, za to, że jesteś obecny, że jesteś Bogiem z nami, że jesteś tym, który nigdy nie przychodzi obojętnie, że pragniesz być tak bardzo obecny w moim życiu. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci za tą Twoją miłość, którą objawiasz poprzez nasze rodziny, poprzez dar życia, poprzez dar wiary. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci za naszą codzienność, za to, co jest treścią naszego życia, za że właśnie szkołę, za wakacje, za to, że mamy pracę, za to, że są obecni pośród nas ludzie, nam życzliwi, nasi przyjaciele. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci też za wszystkie te sytuacje, momenty, które są może tak po ludzku dla nas patrząc trudne, ale które uczą nas właśnie tej ufności ku Tobie. Dziękujemy Ci, Panie. Niech ta wdzięczność będzie obecna w naszych sercach teraz.
Za chwilę Pan Jezus, który zawsze jest bliski nam, będzie przechadzał się po piasku polskiej Copacabany. Chcielibyśmy być blisko Niego, nie tylko fizycznie, ale w naszych sercach. Chcielibyśmy tą bliskość do Niego też coraz bardziej mieć, aby Bóg mógł zagościć w naszym życiu i abyśmy w Nim pokładali naszą ufność. Miejmy wielkie pragnienia. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego teraz, kiedy Pan Jezus będzie przychodził obok nas, chcielibyśmy też oddawać Mu to nasze życie, aby Jego wola mogła się spełniać. Abyśmy też w tym zaufaniu do Niego mogli wciąż coraz bardziej wzrastać. Oh.
czas wystawione w Najświętszym Sakramencie w kaplicy adoracji. Można tam udać się tej nocy, aby w ciszy swego serca doświadczać też Jego głosu obecności. Zapraszam i zachęcam do tego bardzo Was gorąco, bo warto, naprawdę, wierzcie, warto. Też jeśli ktoś by chciał i mógł, to zapraszam do tego, żeby się wpisać tam na tą listę, żeby było wiadomo, że Pan Jezus nie będzie sam tej nocy. Także to nie dlatego, żeby się pochwalić, ale dlatego, żeby się zdeklarować, że ktoś będzie obecny. Dobrze. Zapraszam teraz. Jeszcze będzie taki dodatek mały. Bezład, ciemność, nicość. Wyobraź to sobie. Bóg stwarza niebo i ziemię. Ziemia zaś jest zamętem, pustkowiem. Mrok ogarnia powierzchnię bezmiaru wód, a nad wodami unosi się Duch Boży gotowy do działania. Dzień pierwszy. Bóg mówi, niechaj stanie się światłość. A widząc, że światłość jest dobra, oddziela ją od ciemności i nazywa ją dniem. Ciemność zaś nocą. Dzień drugi. Bóg mówi, niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. A gdy tak się stało, Bóg nazywa to sklepienie niebem. Dzień trzeci. Bóg mówi, jest zbyt dużo wody. Niech się zbiorą wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. I nazwał Bóg tę powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód morzem. Bóg uśmiecha się, widząc, że jest to dobre. Mówi, niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe. Ziemia zazielenia się krzewami, drzewami, kwiatami. Miliony gatunków, kształtów, barw. Tak, mówi Bóg. Dzień czwarty. Bóg mówi, niechaj powstaną ciała niebieskie świecące na sklepieniu nieba. Słońce, księżyc, by oddzielały dni od nocy, wyznaczały pory roku, miesiące i lata i gwiazdy. Miliony, miliardów gwiazd na niebie. Dzień piąty. Tak, teraz zwierzęta. Miliony gatunków. Każde oryginalne i piękne. Różnorodność barw, rozmiaru, kształtu. Bóg uśmiecha się. Dzień szósty. Bóg wreszcie mówi, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam, ale z ciała i krwi, skóry i kości. Niech włada ziemią, czyni ją sobie poddaną. Niech się stanie kobieta i mężczyzna. Niech miłują się i niech stworzą rodzinę. Niech mają dużo dzieci. Bóg patrzy na ludzi i woła, to fantastyczne. Błogosławi kobiecie, mężczyźnie, mówiąc, cieszcie się życiem i pięknem, które jest w was. Dbajcie o ziemię i rozmnażajcie się. Dzień siódmy. Praca skończona. Kosmos i ziemia kompletne. Bóg odpoczywa. I raduje się z dzieła rąk swoich. Bezład, ciemność, nicość. Rzeczy, których byłam pewna, dziś zasłoną są zakryte. Mówisz tak słów, które wyznać mam. Powiedzieć, obezwładnia mnie ten lęk. Stoję na tej scenie, bojąc ruszyć się, by nie spaść w dół, ale poznać już czas.
kiedy niebo zagrzmi w głębi, lęk i zachwyt mnie wypełnia. Jedno z tych odwiecznych pytań pali mnie, kim jestem ja? Czy to ja stworzyłam góry? Wzięłam gwiazdy w swoje dłonie. Czy choć oddech mogę wziąć, gdyby Bóg go nie dał mi? On ostatnim i pierwszym, przed wszystkim co jest, ponad tym co przeminie, jest Bogiem, a ja nie. Widzę tylko małą część obrazu, który stwarza Bóg. Jest Bogiem, ja człowiekiem, nie rozumiem prawdy tej, bo tylko Bóg to wie. Jezus Chrystus, On jest bohaterem tego wieczoru. I to On jest Bogiem. I Bogu niech będzie chwała. I chciałbym, kochani, żebyście dzisiejszego wieczoru zapamiętali właśnie to, że nawet jeśli wydaje ci się, że coś jest bez sensu, to jeśli powierzasz się prowadzeniu Jego, prowadzeniu Boga, to będzie mieć sens w przyszłości. Tylko dzisiaj jeszcze może tego nie widzisz, tak jak w tym obrazie. Nie było tego widać na początku, ale Pan Bóg umie to tak poukładać, że będzie pisał prosto po krzywych liniach twojego życia. Tylko musisz Mu zaufać. Zabierz się ten obraz ze sobą. Śpiewam sam.
śpiewał całym sercem. Pokłoną do Boga z wygranią, wyższą imię Twe dziękować Tobie chcę. Alleluja! Ufa Tobie każdy, kto zna Ciebie, nie opuszcza, wszyscy Cię szukają. Dzieczką jesteś Ty, dajesz schronienie mi. Alleluja! Będę Tobie śpiewał całym sercem. Pokłoną do Boga z wygranią, wyższą imię Twe dziękować Tobie chcę. Alleluja! Ufa Tobie każdy, kto zna Ciebie, nie opuszczasz, tylko Cię szukają. Ucieczką jesteś Ty, dajesz schronienie mi. Alleluja! Jeszcze raz? Także ostatni będą pierwszymi, to się sprawdza. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy, że wytrwaliście tutaj do końca. Niech Pan Bóg nas wszystkich błogosławi. I Jemu niech będzie chwała, chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. A Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Dobrze, no nie wiem, co robicie dalej. Zapraszam do kaplicy na adorację. Naprawdę warto. No i życzę też wszystkim uczestnikom Festiwalu Młodych, aby w tym czasie tutaj coraz bardziej otwierali się na tą obecność Pana Boga i zawierzenie Jemu, nam wszystkim również. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się natrudzili, bo to wiele pracy było tutaj przy tym, także za to dziękować. Ale niech Pan Jezus będzie nagrodą. Niech Pan Jezus będzie nagrodą za to, co uczyniliście w waszym życiu.